Raz, dwa, trzy. Halo, halo, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Baldur's Gate 3. Kontynuujemy sobie naszą giereczkę naszym niesamowitym składem. Astarion, Gale, Pani Posępne Serce i Gimper Kleryk. Nie, 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 to zupełnie przypadkiem, koleżanko. To nie wyobrażaj sobie, że chciałbym z tobą porozmawiać w ogóle. To się nie dzieje. Myślę, że raczej lecimy rozejrzeć się tutaj. Zobaczmy, jakie jeszcze pułapki na nas czekają. Księga Umarłych Bóstw. This book is far lighter than it should be with such a massive lock. Wiedza tajemna, siła albo kleryk mądrość. Skieruj iskrę boskiej mocy do zamka. No zacznijmy od poszukania magicznej runy. O, mamy rzut, wow! Aż 16 musimy wyrzucić, no i niestety się nie udało. The tome does not take kindly to your tampering. A feeling like pins. O, nie mogę teraz już umiejętnością kleryka tego zrobić, muszę próbować siłą. 14 aż muszę rzucić. No to może być, słuchajcie. Wow, jest, 15. No ale czy to mi otworzy księgę? A loose page with it. Magic pulses from the what was once script is now an obliterated scrawl. You have a sense these are names, a list, but of what? Religia, przyjrzyj się księdze z bliska. Wow, no to też jest rzut. 7. O kurczę. The longer you stare at the dark and decimated words, the more your head aches. Okej, no dobra. RNG to RNG. Słuchajcie, nic nie zrobimy. Zwój promienia osłabienia dostałem, ale spoko, kurczę, ciekawa rzecz, że to są takie mechanizmy, nie? Kolejne zwoje. Trzeba to będzie później jakoś porozdzielać. 1K10, halabarda. Wow, to spoko. A tutaj co? Poza zasięgiem, tutaj raczej nie wbijemy. No nie. Dobra, wyjdźmy tutaj. Ale spoko łup w gruncie rzeczy. Zasejwowało. Jedziemy, jedziemy, drużyna. Tu coś będzie. Martwy skryba. Zwój ciszy, złoto, sztylet. Ciężki klucz. Przedmiot fabularny. No to zobaczymy. To jest jakaś skrzynia. Goldzik, spoko. Schodzimy na dół. Scribe of the dead. I didn't think anyone still worshipped him. Sejmitar. Niosę zbyt duży ciężar, spoko. Będziemy przerzucać itemki do kumpli, żeby oni coś tam ponosili. O, pióro to raczej nie waży akurat zbyt dużo. Tego skrybę żeśmy przeszukali. Plakietka. The inscription is in a language unknown to you. W porządku. Może tak być. Zbadałbym tu jeszcze z prawej strony. No właśnie, bo tutaj to jest jakieś wow, wyjście do jaskini. I to jest jeszcze jeden martwy skryba. Przejrzyjmy sobie go. Drąg. Pośmiertny drąg. Słuchajcie. Tutaj skrzynia. A tu już sprawdzona, bo jest puste. Dobra, zobaczmy tutaj. O, dobra, zasejwowało. Jest ok. Sprawdźmy co w jaskini. I tu można wejść do wody. Możemy spróbować pójść tędy. Tu jest jakaś dźwignia. Tego się oczywiście cykamy, więc quick save'ujemy. I to tylko tyle i nic więcej. No dobra. Och. Wyszliśmy. I co? Tu możemy się przebić. Tu możemy się przebić i wrócimy się tu. Dobra. To jest spoko opcja wiedzieć, że mam tu wyjście. No ale my oczywiście wracamy tam jeszcze troszkę przeszperać. Bo to ważne. Czemu by nie? Myślę, że
jeszcze coś ciekawego będę w stanie tutaj znaleźć. Szczególnie, że można wejść do wody. Nie wiem, czy to coś nam da. Nie, chyba nie. Po prostu to taki bajer, że można tu wbić. I tyle. Dobra, to wyjdźmy stąd. Pójdziemy jeszcze tutaj. Chociaż, czy tu coś może być? Ciekawego? No zaraz zobaczymy. Czy coś tu jeszcze znajdziemy? Nie chciałbym na pewno tak wychodzić, nie sprawdziwszy wszystkiego. Znalazłem jakiś ciężki klucz. Nie wiem, do czego on jest. Tu nic nie widzę. Możemy podejść od drugiej strony. Rzucić jeszcze okiem. I teraz tak, tutaj byłem, tu wszedłem. No to dużo więcej chyba nie znajdziemy. Jeżeli tu nie będzie niczego ciekawego. No i mamy przycisk. Och. To niepokojące. No dobra, będziemy mieć walkę. Let them come. The darkness can be to our advantage. No dobrze, więc tak, tu mamy skrybę martwego. Tu jest martwy wojownik. Martwy skryba, jest ich troje. Tu jest jeszcze czwarty. Dobrze, to skupmy się na tym, bo on jest dosyć blisko. Dobra, no chłop jest nieumarły. Więc no niskie położenie mam, zgoda, ale... Ach, dużym tym nie mogę, dobra. To święty płomień zróbmy. 60%. Za 3, w porządku. Czy ty możesz coś jeszcze zrobić? Nie udało się. No to spoko. Git, idzie warrior. Nie dobiegł. Jeżeli o ciebie chodzi, mogłabyś strzelić tu. Przygwożdżenie za 3. Co robi to przygwożdżenie, jeżeli oni i tak się mogą ruszać? Szybkość ruchu zmniejsza się. Okej, w porządku. To jest okej, powiedzmy. Dobrze, możemy zrobić, żebyś ty strzelała po prostu, więc podejdź tu. Idzie skryba. Zszedł sobie. Idzie skryba. To bolało. Och, tu jest jeszcze jeden. No to nie będzie takie proste. Dobra. Panie Mage'u. Pana na pewno potrzebujemy. I tylko teraz. Czy wy macie jakieś wrażliwości? Takie konkretne. Nic tu nie widzę z takich informacji. Obuchowe. Trucizna. Okej. Okay. A ty? Obuchowe, trucizna. Niepodatność. A, na obuchowe wrażliwość? Zmniejsza o połowę otrzymywane obrażenie, ok? Zmniejsza o połowę otrzymywane. Ciekawe, bo to brzmi jakby na obuchowe był podatny, skoro jest wrażliwość. Jest szkieletem i to miałoby sens. A trucizna, no jakby w ogóle nie mógł dostawać obrażeń od trucizny, nie? No dobra, zobaczymy. Nie mam obuchowych obrażeń, więc to wiele nie zmienia. Nie wiem, czy chcę łoić tego. Chyba chcę łoić tego. Cel jest skryty w cieniu, ale nie szkodzi. Bo udało się go zabić i to jest dobra informacja. I teraz może ty byś wszedł tu. Za mało punktów ruchu. No dobra, ale możesz podejść w tamtym kierunku. Bo to będę chciał, żebyś zrobił przy kolejnej okazji. I ty jesteś dobrym wojownikiem. I zrób, proszę ciebie, chytre zagranie, sprint. Podejdź do chłopa. I go atakuj. Ładnie. I nie odchodź, bo dostaniesz atak okazyjny, więc tu możesz zakończyć. Dobra, idzie Gimpero. No chyba tym świetlistym chcemy walić. Tylko za 2. To niewiele. Możesz wejść na górę, żeby z góry strzelać spele, jeżeli już z spelami lecimy.
I to będzie ok. Dobra, chyba nie. Dobra, ty kumpelo, no też chcemy, żebyś strzelała. 50% tylko, a dlaczego? Tak słabo? Czy coś jest nie ok z tym, jaką masz broń założoną? Nie, no jest w porządku, taką widocznie ma celność ta broń. To może możesz zrobić na przykład... Nie wiem, co mogłabyś zrobić. Wzmocnij obronę istoty. To byłoby niegłupie. Odpędzanie nieumarnego. Każdy widzi lub słyszy twoją postać. Czas otrzymania obrażeń musi wykorzystać swoje punkty akcji na ucieczkę przed tobą. To jest ciekawe. Jakbyś podeszła na przykład tu i to zrobiła, to jak to zadziała? Chyba zadziałało. Niedługo się okaże. Aha. Bolało nawet. To też nawet bolało. Oj. Okej, chłop usnął. Dobra, tego łoimy. On jest na odpędzeniu, więc on, jak rozumiem, będzie uciekał w swojej turze. Więc mogę go lać. Dobra, teraz tak, ty Gimpero masz mało zdrowia. Więc użyj mikstury. I strzelaj. No myślę nad czymś takim z tych pozostałych speli, które mam, nie? W sensie, jeżeli mam na przykład iluzję, mogę ją zrobić tu. I co? I oni będą strzelać w to? Chciałbym zobaczyć, chcę potestować sobie te różne spele, które mam i mogę się skitrać za kolumną. Tak poza tym. A ty to chyba miałeś uciekać, gościu. No. I nie wiem, czemu to nie zadziałało. Ciekawe. No dobra, czyli to tak sobie, rozumiem, działa, chyba coś źle zrobiłem. Obrażenia od światłości będą w porządku, za 4. Możesz podejść i odepchnąć go. O, dużo mu to... Ojej. Nie udało się, no dobra, to stój tu. Skrybeusz idzie tu. Boli. A czemu rzuca tu, jak tutaj ta iluzja była? Chyba, że... Nie wiem. Chyba, że ona już zniknęła i to jakoś tak króciutko tylko była faktycznie. No dobra, zróbmy tak. Mikstura to jest dodatkowa akcja, to jest główna, to może go zabijemy już. Fajnie. Użyj potiona. I podleć do skryby. To będzie ok. Gale. Możesz strzelić typa. Za 7, w porządku. I możesz wejść na górę. Ta, to chyba będzie akurat w porze. Żebyś stąd strzelał. Gimpero, to byś healnął sam siebie. Nie możesz, bo masz za mało komórek czaru. Porzo, użyj potiona. Możesz podejść tu. I zrobić tak. Och, rzucił na obronę, ok. Zdarza się. Mogę się skitrać za kolumnę, jeżeli to cokolwiek da. Ty, koleżanko, dobra, możesz tu strzelać. 80% szansy i za 6 go trafiłaś, to jest w porze opcja. Wleć na górę. Koniec tury. Idzie skryba, on będzie z dołu rzucał, jeżeli już, to ok. Chyba nie, w porządku. Uśpienie trafiło Mage'a, dobra. Ty go chyba dobijesz, możesz nawet spróbować tym. Super. Level up, podoba mi się to. Podbiegnij do tego. I bij tego. Za 9, sztos. Bardzo ładnie. Gimper myślę, że ma dużą szansę, żeby dobić. Dobra, ładnie, za 3. I ten chłop tam idzie, no ale jemu nic nie zrobimy na razie. Ale ty możesz do niego strzelić, masz 80% z tej pozycji. I tak się wygrywa walki, moi drodzy. Yeah! Pięknie, to mi się podobało. To była spoko walka. Tu mamy jakieś gaduchy. Rising from the dead just to protect some dusty baubles. Fools. Their trinkets may be worth a few coins all the same.
No nie wiem, że tak się do końca z tym zgadzam, ale dobrze mieć dobre relacje z ludźmi w swojej ekipie. Nawet jak ich nie lubimy. Dobra, Gimparo Kleryku. Nowe rzeczy. Pomoc. Wzmacnia krzepę i determinację sojuszników. Leczy i zwiększa ich maksimum punktu wytrzymałości o 5. Super. Mniejsze przywrócenie. Usunie jedną chorobę lub stan. Fajnie. I to dostaję jako wartości pod klasy. A z przygotowanych czarów mam 5. To jest rozkaz, pocisk wiodący. Błogosławieństwo, zguba. I tu sobie mogę powybierać, żeby coś innego zrobić nawet, nie? Jakbym chciał. No dobra, powiedzmy, że to zostawmy. Punkty wytrzymałości 21, komórki czarów, komórki czarów. Dobrze. Niech tak będzie. Jeżeli o ciebie chodzi, koleżanko, to ty masz stworzenie lub zniszczenie wody. To bywa przydatne. Pocisk wiodący, kojące słowo, to jest super. Nie wiem, czy bym tobie dawał zgubę błogosławieństwo, bo to ma Gimpero. Mogę ci dać zadawanie ran na przykład. 3d10 to jest bardzo dużo obrażeń. Tarcza wiary też mogłaby być spoko, gdybyś ty miała. Oślepienie też ciekawe. Unieruchomienie osoby, wow. Sparaliżuj humanoida, to mi się podoba. Masz dobre spele. I lustrzane odbicia dostałaś i przejście bez śladu. Plus 10 do testów skradania się. 3 słowowtóry, które odwrócą uwagę. Fajnie, podoba mi się. Może być. Ty, koleżko, to ty jesteś naszym napierdzielaczem największym. Ach, pod klasę mogę wybrać. Mistyczny oszust. Rodzaj łotrzyków, którzy sprytnie opanowali odrobinę magii, posługują się iluzjami oraz urokami. I mógłbyś dostać wtedy to już pienie, kolorowy rozprysk. Chmura mgły. Prawdziwe uderzenie. Poznaj właściwość obrony przeciwnika, by zyskać ułatwienie w testach ataku. Przeżywający dodatek 1d8, grobowym zimnem. Nie może odzyskać punktu wytrzymałości. Wow, fajnie. A złodziej? Szybkie dłonie. Zyskujesz jeszcze jedną akcję dodatkową. Wow, fajne. Praca na wysokości. Sztukę upadania. Zyskujesz odporność na obrażenia od upadku. Podobają mi się te szybkie dłonie. Magiczna dłoń. Stwór widmową dłoń, która może manipulować przedmiotami. To jest ciekawe, ale nie wiem, czy to jest mój playstyle. Chyba wziąłbym złodzieja zwykłego, wiecie? I ta... A jeszcze jedna akcja dodatkowa, to mi się bardzo podoba. Żeby on miał dużo ruchów. Gale, poziom drugi mag. I tutaj tak, krok przez mgłę, wypalający promień. Otoczyć się sobie przez tam giełkę, teleportujesz się na wolne miejsce w polu widzenia. Przydatne. 2d6, wystrzel 3 promienie ognia, każdy z nich powoduje 2d6, obszarówka, to mi się podoba. A przygotowane czary mamy tak, tłuszcz, trudny teren, istoty mogą zostać powalone, fala gromu, uśpienie. Dobra, wiesz co? Tego tłuszczu nie używam jakoś za szczególnie. Możemy promienia zatrucia zrobić. Uśpienie jest ok, fala gromu jest ok, zbroja maga jest ok. Może to na ten promień bym zmienił, bo to rozumiem, że to są nowe czary, które dostaję. I mogę je wybrać z puli w ogóle różnych czarów. Ta, to jest jakiś magiczny pocisk, fałszywe życie, sraty, pierdaty. Kwasowa strzała, melfa. 4d4 kwas. Porzo, to jest spoko, ma 4 do 16 obrażeń. A to jest 2 do 12 w sumie. Może wziąć to, tylko że to jest obszarowe bardziej, nie? No na razie częściej mam takie walki, gdzie biję w punkt. To może sobie tą kwasową strzałę wezmę. I wtedy bym wziął zamiast 2d8. Albo zamiast tej chmury mgły może tą strzałę. I pobawimy się trochę tymi spellami damage'ującymi. Spoko? Może być. Przeszukajmy ich jeszcze raz. Czy pewnie nic się nie pojawiło dodatkowe? O nie, dobra, patrzcie. Jest jakiś gold. Też jest jakiś gold. A tutaj pusto, dobra. Idziemy do grobowca w takim razie. Here lies the guardian of tombs.
Through knowledge comes atonement. No, zobaczmy, czego bronili. O, witaj. So he has spoken, and so thou standest before me, right as always. What a curious way to awaken. Now I have a question for thee. What is the worth of a single mortal's life? An arbiter of certain matters. But that is not important now. Wilt thou answer my question? So, I ask again. What is the worth of a single No tak będę na niego chyba grał, zobaczymy. Każdy jest wszyscy z nim równy, zależy od postępowania, każdy ma bardziej wielkie prawa. Każdy jest bez sensu, nie od 8 minut, jeszcze jedno ludzie, ktoś dla mnie własny, zależy od śmiertelnika. No ja powiem jedynkę. In death, that is so. Very well. I am satisfied. We have met, and I know thy face. We will see each other again at the proper time and place. Farewell. To już? No dobrze. Biorę rzeczy. Amulet zagubionych głosów. Umarli mają tajemnicę przed skrybami zagłady, sługami Jergala. Rozmawianie z umarłymi. Zostaje. Nekromancja poziom trzeci, to bardzo ciekawe. Wazy można przeszukać. Ale nie wiem, czy tutaj coś jest. Jakiegoś bardzo niesamowitego, z tego co widzę to nie. No i tyle w tym sarkofagu. I teraz chyba możemy wyjść na zewnątrz. Gadotliwy szkielet. We have nothing more to discuss. Tak uważasz? Continue on thy way. I must attend this place. After so many years away. When the time is proper. I do not know that hour any more than dost thou. But I do know that the longer thou standest here, the further away our second meeting becomes. Spoko. O, a to nie on. Ale stał w tym miejscu, więc to opływ strukturowy. Dobra. Wiara. Jedziemy. Idziemy stąd. Tu mamy drabinę. Więc elegancko sobie nią wyjdziemy. Na trzecich levelach wszystkich mamy, także Milusio. Tędy możemy sobie ładnie wyjść. I w porąsiu. Hop. I będziemy mogli pójść gdzieś dalej. Jak rozumiem. Drugi slot na komórki czaru mam. Po tym level upie. To jest w porze opcja. Bo dosyć szybko tego normalnie zaczynało brakować. Ty też dostałaś. Ty też dostałeś. Młodszych wiadomo nie ma. Bo poszedłem nim pod pod bycie takim zwykłym złodziejem. I teraz tak. That is not the easiest of questions for me to answer. You mean just waiting like a lovesick puppy? Short-term amusements are much less hassle. Przejrzałbym dziennik. I teraz mamy tak. Zbadaj ruiny zakończone. Usuń pasożyta, to jest wiadomo najważniejsze. Towarzysze, kontynuuj podróż. To musimy się po prostu rozejrzeć. Nie mamy teraz nic konkretnego.
Tutaj mamy zbadane to południe z grubsza. Tutaj mam coś chyba, czego mogłem jakoś potencjalnie nie odkryć przy tym statku. Na lewo od Gaju mamy niezbadany teren i tu mamy niezbadany teren. Więc może pójdę sobie teraz tu, a później zbadamy sobie tam w lewo. I zobaczymy, co my tam po drodze znajdziemy. Więc jakbym miał sobie to ładnie ułożyć, to tak. I tutaj nie poszliśmy jeszcze. Więc sobie teraz polecimy tu i troszkę się rozejrzymy. Oczywiście robię quick save'a. Mógłbym teoretycznie ich wysyłać na długi odpoczynek, żeby mieli więcej speli, etc. Ale myślę, że damy radę sobie z tym, co mam. I zobaczymy, co tutaj się będzie ciekawego działo. Tutaj ktoś jest. I może coś się dzieje. Yellow is a toad and twice as ugly. The thing's dangerous. Leave. And if it escapes, how will you? Oh, a guest. Your skull pounds in response to the prisoner's white-hot stare. Her lips don't move, yet you hear her voice. You again. Get rid of them. Wybaczcie za chipsy, musiałem. Ale wyciszyłem się, żeby wam nie chrupać. Wyporządzenie rzeczy nie uprawiam się zostawiania takich żony. Dlaczego mam to zrobić? Otworzenie jest niebezpieczne. Ja się nim zajmę, wybierajcie się stąd. Zestrzelcie pułapkę. Musimy zabić tego stwora, zanim zrobi komuś krzywdę. Zaatakuj diabelstwa. Okej, okay, czyli tutaj chcę oszukać typiarzy. Perswazja. Zestrzelcie pułapkę. Musimy zabić tego stwora, zanim zrobi komuś krzywdę. Ja mam powiedzieć tym typom, zaatakuj diabelstwa. Spróbujmy perswazją. Och, cel jeden. To nie będzie szczególnie trudne. Wow, udało się. He's right. No one's safe if that thing goes loose. Not even us. Damn Ace! Enough. Lower the trap. Ready your blade. Ale rozumiem, jak tylko wkręciłem, oni nie będą jej atakować. Mogę ją zaatakować lub... Nie no, pewnie, że diabelstwa. Nie pochwala Gail i posępne serce? O nie, oszukałem was. Niech to gęś kopnie. Nie no, proste, że no z nią na statku mieliśmy sztamę. O czym my w ogóle mówimy? Proste, że gramy pod nią. Ty się teraz ruszasz, nie? Tak, ty się ruszasz po mnie. Zrobimy tak, gościu. Uniemożliwiając przemieszczanie się. 30% tylko mam, albo jestem za blisko. Dobra. Tak bym się oddalił tu. Lepiej. Spróbujmy. No spróbuj. Aha, mogę wybrać przemieszczanie się i podejmowanie. Aha, to są no dwa te same, tylko to jest na poziomie drugim. To pewnie będę miał większą szansę, żeby to zrobić. Och, na obu poszło. Świetnie. I chyba siadło ładnie. Podoba mi się to. Dobra. Świetnie. To ich po prostu zaszlachtujemy w związku z tym. No nieźle. Tak można grać. Och, za szalone 3 punkty. Widaj kumplu z dodatkową akcją. Co mi się bardzo podoba. Atak. Atak. A i możesz jeszcze raz. Super. Pięknie. To mi się podoba. Witaj mój mage'u ukochany. Spróbujmy się pobawić może tą kwasową strzałą. O, kto jeszcze wali ten obszarowo. To tu uderzysz chyba swoich, nie? Pod koniec tury. Dobra, no spróbujmy. Zobaczmy, jak to działa. Sporo, ale mój dostał kwasem. To kiepsko w sumie. Git. Teraz tak. Mógłbym jeszcze raz zrobić rozkaz, ale to zużywa komórkę czaru. Ona już jest jedna i jest słaba, więc to nie ma co. Możemy przygwożdżeniem zrobić. Sporo, za 4. I za 8. Bardzo ładnie zrobiona walka. To mi się podobało. Auspicious.
But the longer we wait, the more it consumes. My people possess the cure for this infection. I must find a creche. You will join me. Lies. Just get rid of her. Sorry, bo się wyciszyłem. Żebyście nie słyszeli znowu chrupanka. Powiedziałem wow, ta co na palcach stanęła. Ty to w ogóle zamknij łeb, ty piara. Bo z nią mieliśmy sztamę na statku. Czym właściwie jest ta szkółka? It is many things. A hatchery, a training grounds, a shelter. Githyanki protocol is clear. When infected with a Geich tadpole, we must report to a caretaker for purification. Zwyczajnie dziękuję, byłoby miejscu. You may as well suggest a wyvern bow to worms. The cure I offer will suffice us, thanks. Git, ja cię biorę. You are full up. Dismiss your weakest warrior. Kogo by się tu można było pozbyć? A ja wiem. No tak, żyćko. Zaczekaj w moim obozie. But heed my words. The horned ones mentioned a camp. One there, this Zoru, has seen Githyanki. She must be near. I must interrogate this Zoru. Our very lives depend on it. I will be at your camp. Do not keep me waiting. Pewnie. Nie ma problemu. Już nawet wiem, kogo się pozbędziemy. O, miłe rzeczy. Poproszę. Oj, kwasu dotknąłeś. To tobie zawczasu zabierzemy wszystko. Co, a co nie? To bardzo miło, no ale już mamy jednego kleryka i w ogóle. Masz męczący, irytujący charakter. Nie polubiliśmy się za specjalnie. Podejmowałabyś inne decyzje niż ja. Także jak rozumiesz, jesteś no, zagrożeniem dla mojego autorytetu jako lidera. Oddawaj wszystko, co masz. No i tam na razie cześć pompa, nie? Kłaniam się nisko aż po same kule. Tyle? Świetnie. I tak masz niby 13 udźwigu już zużytego, to pewnie jej ego. Fajnie, dobra. Mogę tobą podnosić rzeczy. W sumie, czy to już możemy się tam pożegnać? A ty już Gimpress jest przeciążony? O, wow. No dobra. To zrzucaj tu. No dużo takich główien mamy, nie? Pytanie, po ile będziemy mogli to sprzedać. Rum. Nie możesz jej przenieść? Ta coś się zatagowało. Że zbroja się nie chce przenieść. A przenieśmy topór. I git. Jesteśmy w miarę zluzowani. Porozmawiamy z koleżanką. Siemanko. Od tej pory powinniśmy podróżować osobno. Do zobaczenia w obozie. Tak właśnie. Może. Siema. Dobra, gituwa. To co, to możemy obóz zrobić, żeby typiarę przyjąć do nas. Chyba tak by było sensownie. Przejdziemy tylko tu. A, tutaj jest inne przejście do ruin chyba po prostu. Tak, gituwa. To zróbmy obóz. Tak. I tym sobie pewnie skończymy na dziś. O, posępne serce tu jest. Ciekawe. Cześć, Laezel. Chatter already, Tusky. I expect I am your first. Jakkolwiek to brzmi. Słyszałem, ale nigdy żadnego nie spotkałem. Of course you haven't.
They would have cut you from navel to neck. You are no less alien to me than I am to you. I know of your kind, but I do not often encounter them. That large, fleshy nose of yours looks like a mistake. Twój wygląda, jakby ci go zasali w edytorze postaci. Myślisz, może twój nietoperz ryjek jest lepszy? Naprawdę miło, że ktoś zauważa. It was an observation, not a compliment. No matter. I do not intend to stay long in this place. Kurwa, z deszczu pod rynnę, nie? I understand much beyond your comprehension. Jakbyś nie miała lekarstwa, to byśmy we trójkę biegali. It is imperative we locate a crash. You do well to observe more and question less. Co się stanie, jeśli nie znajdziemy? Yes, in great detail. It starts with a fever and memory loss. Then you start to hallucinate. Your hair falls out and you bleed from every orifice. Your bones will change form. Your jaw will split to allow room for four great tentacles. All skin will turn to gore and be shed to reveal new flesh underneath. Then you have ceased to exist, and a mind flayer is born. To brzmi paskudnie. Because I do not intend to let this happen. Not to me, and if you stick with me, not to you. We must find my kind and be rid of the parasite. It's as simple as that. The first symptoms should have long since started, though. That is what puzzles me. We find this Zoru in the Red Hunter's camp. He will point us to a crash. Mm-hmm. There we may be purified. It is done. No i to jest gadka. Kozak, dziękuję. I od razu możemy ją zlevelować. Wojownik, tego potrzebowaliśmy. Bardzo ładnie. Taka chucherkowata jak na wojownika, ale myślę, że będzie bić mocno. Level up, tutaj przypływ sił. Dobrze, akceptujemy drugi level. I od razu trzeci. Fajne jest to, że jak ktoś dołącza do drużyny, to od razu leveluje. Groźba, odepchnięcie, mobilizacja, riposte. Kiedy jakaś istota chybia, wykorzystaj ilość przewagi, wyprowadzić atak odwetowy. To fajne. I to możemy zamiast odepchnięcia zrobić. Mhm. Chociaż tutaj 1d8 plus 1 plus 1d8 potencjalnie odepchnąć. Mobilizacja, by wzmocnić stanowczość, zyskuje plus 8 PW. Albo groźba. I potencjalnie przerazić. Spoko, podoba mi się to. Mistrz bitew. Taktycy, którzy dzięki sprawnym manewrom, doświadczeniu bojowym są w stanie zdominować każde starcie. Kość przewagi 4. Posiadasz 4 kości przewagi K8. Kości wzmacniają twoje zdolności, mistrza bitew. W każdej kości można użyć czasu, że te kości przewagi odzyskujesz po krótkim i długim odpoczynku. A mistyczny rycerz, a mam spele i sztuczki. No to nie, to ja chcę z ciebie warriorkę. Ciekawe, ciekawy jestem, jak się będzie tym grało. Akceptuj. 28 HP. I elegancko, tak się robi hip-hop. Póki co dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, moi drodzy. I zapraszam na kolejne odcinki Baldur's Gate 3. Pa, pa.